zdarzenia doszło 30 marca tego roku w Lubartowie. Nieznany mężczyzna zadzwonił na jedną z lubartowskich stacji paliw z informacją, że w okolicy stacji lub na stacji podłożony został ładunek wybuchowy. Pracownicy zaalarmowali policję. W wyniku alarmu w stan najwyższej gotowości postawione zostały wszystkie służby ratownicze. Policjanci zabezpieczyli i przeszukali miejsce zdarzenia. Nic nie znaleziono. Postępowanie w kierunku wywołania fałszywego alarmu prowadził Wydział Kryminalny Lubartowskiej Komendy. W ubiegłą niedzielę na wniosek lubartowskich policjantów 34-latek został zatrzymany w Zamościu. Mężczyzna został przewieziony do Lubartowskiej Komendy, a następnie został doprowadzony do prokuratury. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, informowania o opuszczaniu miejsca pobytu, a także poręczenie majątkowe. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za wywołanie fałszywego alarmu oraz spowodowanie czynności służb użyteczności publicznej grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.